Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Sąsiedzi z Polesia. I co? Hashtag obornik pod filmem i przypnę ci serduszko oraz zostaw łapkę w górę pod filmem, żeby było przyjemnie i miło. A tak, ze mną oczywiście jest Marcinek. Witam wszystkich serdecznie. I ogólnie Marcinek, słuchaj, bo masz bardzo bojowe zadanie dzisiaj. Jak to? Tak, masz tutaj kluczyki, I tak, wsiądziesz do bizona. Odpalisz go i pojedziesz do sąsiadów na usługę, nie? Tylko są dwie zasady tutaj, słuchaj, bo to bardzo ważne. Ta pierwsza to jest to, żebyś go nie rozwalił. Więc wiesz, masz go tam szanować, nie piłować, żebyś... A druga zasada, myślę, że jeszcze bardziej ważna, to flaszka dopiero po robocie, bo jak się napijesz z nimi... jak to? Bo jak się napijesz z nimi przed robotą, to ci złodzieje nie zapłacą. Pamiętaj, po robocie. Aha. Najpierw kasa, potem... picie. Dobrze. No, to klucze masz, tam do bizona, a ja twojego 3512 będę żyłował. Bo ja dzisiaj lecę sobie z oporniczkiem tutaj. Marcinek ma takie zadanie, żeby właśnie im skosić, troszkę zarobić, tutaj przynieść pieniążków na gospodarstwo. Bogdan, halo Bogdan. Poszedł tam do nich, szukać ich po tych ich wnękach. Dobra. Bogdan. Ja se tu jakoś ustanę. Gdzie ty? Bogdan. A sobie tu jakoś postaram się rozrzutniczkiem ustać. Kurde, gdzie ten Bogdan? O, dobry. Dobry, panie. Ty, bo ja miałem wykosić tutaj dzisiaj u was. No. Dobra, spakuj się do tego bizona. Ja cię poprowadzę. Ty, w ogóle jak już idziemy, to generalnie... Królika skupiłem i siana nie chcę jeść. Kurde, ty, to ja nie wiem. A u wuja to i mlecze jadł i to... Ja nie wiem w ogóle. Weź może u tego? U weterynarza? Kogo? U weterynarza. A nie wiem. To weź może go tam zawieźć. Dobra. Dobra. Coś się ogarnę. Ja się pakuję do 60 tutaj. Będziemy ładować. Zobaczymy ile mi to zajmie, no ale myślę, że... Troszkę zanim sobie... Potem czekaj. Dobra. Oni niech tam sobie koszą. Na spokojnie. No taka robota dzisiaj, wiecie jak to jest w żniwa, już mówię, dam mu, bo tutaj turem nie umie, jeszcze by rozrzutnik pogiął, a bizonem kiedyś kosił, więc mam nadzieję, że on mądrzejszy od tego mojego sąsiada jednego, bo tamten to jak widzieliście w poprzednim odcinku to po rowach jeździł, więc... Ja temu jeździłem na kombajnie, a ty do mnie pretensje masz. Ale... Halo CB Radio, halo? A tego? Chłopaki... Bajo jajo. Ja ci dam ino, bajo jajo, na Inowrocławskiej jesteś. Na Polesiu. Witam sąsiedzi. Na Polesiu, o, przerywa cię, panie Marcin, ten, panie. Jak tam pan miał? Mareczku, panie Mareczku, przerywa pana. Sąsiedzi. Gdzie tam? Bajo jajo! Gdzie? Czeka. Jest obsiad. Czeka. No, o Boże, ja tu się załaduję normalnie. Co? Ten rzutnik, jak tam jeszcze nawet połowy nie ma. Napiłby się tam. Proszę, pan się napił. No, może... A, nie. Nie, nie, proszę, nie. Nie, nie, Marcinie. Ale... No, Bogdan. Marcinie. Ale Bogdan. Chodź, chodź. Zobacz. Bogdan. Zobacz. Ale nie dyryguj mi tu. Nie dyskusji. Nie, nie ma dyskusji. Dobra. No dawaj. Ale nie. Aj. Już go tam dziad namawia. Ja go znam, oni chcą, żeby tutaj za darmo im najlepiej zrobić. Najlepiej to im dopłacić złodziejom. No dobra, już wetam. No dawaj, ze mną nie wypijesz. No to... No to co? Po kierunku? O zło! Zara, jak tam wpadnę, to bez bizu będzie zabrane. Dawaj. Ty, gdzie kosimy? Ty poczekaj, ty może jeszcze. O, ale tak bez mnie. Może jeszcze? Jeszcze po jednym mówisz? No oczywiście. Halo. Dobra. Dobra, dawaj. Marcinek, jak bizona zepsujesz, to tu będziemy się bili. Nie, to nie, nie. Dobra, to gdzie? Dobra, kończ. Jest, czekaj, nie. Albo to chyba nie idzie. Dobra, ja to więcej nie będę ładował, bo tutaj nie wiem jak to... O Jezu! Nie wiem jak to ten... Jak na słomę to... robię. Na słomę, O Jezus, dobra. Pan poczeka. Jadę. Nie wiem, więcej nie będę ładował, bo nie chcę, żeby zapchać go tutaj na początku. Jeszcze pręty powyrywa. Dawno, żem tego obornika nie woził. Zawsze Jadzie to.
O, dobra, lecimy tutaj. Wozimy tutaj na te pole, co No. w poprzednim odcinku kosiliśmy. Tak właśnie chcę ten obornik powywozić, póki tam troszkę jest z tego obornika do wywiezienia, to sobie powywożę, a resztę się na wiosnę powywozi. Potem Pan tu jeździ. jak będziemy wracać do od tych od tego pola, to może do tych złodziei zajdziemy. Bogdan! Zobaczcie, jak tamten się trzyma. Co to tam za... Marcin. Może jeszcze? Marcinek, nie daj się, masz pieniądze. Zaraz. Masz pieniądze do domu. Ja cię tam Masz widzę tutaj. tutaj z pola. Zaraz, Masz. czekaj. Czekaj, bo to tamten dziad się patrzy. Dobra, tutaj. No tam gówno. Dawaj. Ja wszystko widzę stąd. Dawaj. Tam widzisz. Dobra, lecimy tutaj z rozrzucaniem. Może bizona nie rozwalę, jak rozwali, będzie płacił, bo to są tanie rzeczy. Aha. Że kradziony w połowie, to nie znaczy, że tanio. Jaki kradziony? Nieważne, nie wnikaj. Ty, Marek. Co? Możemy tak na prokuraturę do nich donieść, że tu pół kradziony w tym stopniu. No. Jak Dobra. To? Jak Marek, ty na mnie chcesz donosić, jak ja to z tobą kradłem wtedy? Ja mam kosę z tobą. Mnie wyzywałeś ostatnio za nic. A nie ciebie, tylko tego twojego przydupasa. To jest różnica. Dobra, ja Bogdan, zabieraj to. Przyczepę porysujemy. Jeśli tak pijany jesteś, no to tam chłopie. Tak byś przepalił. No, czekaj. Pa, 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 pa. Ty co? Ani kosić, ani nic. Ale on tam normalnie temu bizonowi to tak żyłuje, ja widzę tutaj z Ryopola. Ty szybciej jeździsz tym kombajnem niż ja z tym rozrzutnikiem. Ajo, jajo, jedziemy. E, Bogdan! Tam. Gdzie jest moje pół litra z Jumza? No ja wziąłem tutaj. Ja ci Nie ma. Ci tam. Ale tu tak patrzę, że tutaj dwa rozrzutniki będzie całe pole nawiezione. To jest nawet fajnie. Przyjadę zaraz do tych złodziei, zobaczę, skontrolujemy Marcinka, bo on już pewnie tam z klawiszy to zostało. Nie wiadomo co, już pewnie wszystko zmielone w tym kombajnie. My sobie niwy wyciągniemy. No. Tutaj jeden rozrzutnik będę miał rozwieziony, to fajnie, to jeszcze sobie na rzepak polecę z jednym i... Fajnie, fajnie. Akurat może wszystko by na wiosnę zagnoił, to by na jesień ten... Na jesień by spokój był. Pyk, 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 krzywa, bo to sąsiada. O, tu akurat Marcinek, masz rację, u siebie rób jak u siebie. A u, ma, a u sąsiada na odpierdziel. Hamulce, halo, bizon. Ja to zapamiętam, będziesz chciał pół litra. Ale no. To zawsze robimy perfekcyjnie według, więc tu wiesz. Lewe, tam w ogóle. Cię tu nie udzielać. Dobra, tu nie ma, ty nic słyszałeś. Zapamiętam. Też co zapamiętam. CP Radio, kanał 19. Wszystko mam na ekranie. Bajajajo, a nie jakiś to kanał 19. Dobra, dawaj tutaj. Jesteśmy na Polesiu, a nie na Inowrocławskiej. To mnie nie uszkodzi. 3512, dobra, jadę tam do nich na kontrolę, zobaczę co oni robią. Trochę obornika zostało, ale to tam mniejsza. Pojedzie na rzepak. Jadę zobaczyć co oni tam robią. Dobra. Ale ładna pszenica, może sobie przyczepę ukradnę jakąś. No o i Jezus. W następnym odcinku będziemy tutaj ten, najprawdopodobniej orać te rzepaki. Albo nie Mogłeś wiem, co jeszcze. Zobaczymy. Żeby sypać. A te drogę tu beznadziejną zrobili, my tam też pole zaraz mamy. Bo jak to wiadomo, koło sąsiadów. O. Ci nie podoba, przeoram. O, ale tu ten. Tam u was to jeszcze w miarę spokojnie, bo ten. Bo jest... O, to jest właśnie... To też jest właśnie nasze pole, tutaj gdzie teraz jadę. I... No tutaj musimy też obornika przywieźć. Skosiliśmy poza odcinkami. No, cześć chłopaki, jak tam? Siema. Siema. O, jak już tutaj. Nie lubię cię po ostatniej akcji, ale masz grabę, no siema, no. O, dzień dobry. Dobra. Chodź na chwilę, chodź, co? Chodź. Co? Co ty chcesz? Ten twój... To się namówił na tego kielicha. Nie gadaj. Ja ci kur...
Chodź tu! Marcinek! Marcinek, chodź tu na chwilę, ustaj, weź mi tym kombajnem. Chodź tu. Nie! Ustań tym kombajnem. Marcinek, ustań tym kombajnem. Ustań tym kombajnem, ci mówię. Nie. Myślisz, że co, że w biegu nie wsiądę? Chodź mi tu, huchnij mi. Huchnij mi tu. Poczekaj. Chodź. Zsiądź mi z tego kombajnu, chodź, bo tutaj kurz ja nie wyczuję, no. Chodź tu. Marcinek, gdzie ty jesteś? No, huchnij mi tu. Dobra, oddawaj mi ten prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Nie będziesz mi tu pijany. Mówiłem po robocie, kasę mi, portfel oddawaj, bo cię... Dobra, to ja idę załatwić. Z racji, iż kombajnista jest pijany, to ja proszę pieniądze z góry mi tutaj. On mówi, że nic nie ma. Gdzie ty jest? Bogdan, ale jakie pieniądze? Ty mi nic nie dajesz. Co ty tutaj robisz tutaj w ogóle? Na smartfonie sprawdzę. No wyszło z konta, ty. Marcinek, gdzie są pieniądze? Ale on nie dał, on nic nie mówił o pieniądzach. Gdzie są pieniądze? Chcesz łamie. A potwierdzenie. No, jest nawet numer konta, na które to poszło. Co ty gadasz, jak Marcinek ma kartę zablokowaną od 3 lat, bo nic na koncie nie miał i mu zablokowali? Twoją ma. Ale na moją nic nie przyszło. Przyszło, tylko wydał. Marcinek? Ale ja w sklepie nie byłem, to jak miałem wydać? Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Kręćcie się jak chcecie. Za pół godziny mam tam... Będę po rzepaku woził obornik, mam mieć przyniesione pieniądze. Jak nie będzie, to was dwóch do sądu podaję. Do widzenia. Z Marcinkiem sobie dogadaj. Ja mu dawałem już. Bogdan, ale dawaj te pieniądze. Ja tam mam to. Ale dawaj te pieniądze, po połowę przyszedł konfliktu. 400 zł ma być, bo pole, ja wiem jaka tu jest wielkość, ma być 400 zł do mnie na... W kieszeni najlepiej, a jak nie, to na koncie, bo żadna wpłata mi nie przyszła. Ale wiecie, przecież... A tu kart wyrobiony tam mu przyszło. No właśnie, przecież nawet mam potwierdzenie, na jakie to konto przyszło. I to na wasze konto ewidentnie Marcinek, przyszło. Jeżeli to prawda, to mam mieć pieniądze za pół godziny, bo się inaczej pogadamy. Marcinek taki numer konta podał. Ja tu widzę, na tym na Noki. Wiesz, aż w ziemniaki wjechałem. Z Łodzi jeden, bo dwa z tym... tym dachem pasożyta wychowałem. Nie wiem, jeżeli... Ale oskawowałem starego chuja. Jak przyjedzie z bizonem, to ja go puszczę. YouTube jest kolejnym kozakiem D. Dzięki za suba, ziomek. Ogólnie nagrywam OBS-em, więc sorry, ale tak czasami bywa. Czego ty chcesz ode mnie? Czego ty chcesz? Tyle, on dostał pieniądze. Zobacz, tu ci Nokia pokażę, zobacz. Tu, taki numer konta, twoje to jest czy nie? No to nie jest mój. No to taki podał. No to... Ja se z nim w domu pogadam. On już na panienki nie pojedzie. Już moja w tym głowa. Jeszcze temu twojemu przyduposowi to nie ufam, ale tobie to tam jeszcze w miarę ci ufam. Bogdan. Dobra, lecim tu. Bogdan. Ale to pijemy za to twoje, nie? Bogdan, jak przechlejesz więcej, masz przeznaczone, to inaczej pogadamy. Ale to 400 zł. Co? Czy to poszło na jakiś losowy numer konta? Ja nie wiem, czy to jest. Dobra, tutaj się wiedzie. Dobra, dawaj, Boguś. Po pijaku pewnie złodzieje na inne konto przelały. No poczekaj, bo tu poczekaj. Dobra. Załaduję sobie tutaj trochę. Co ci tam nie wydaje, czy co? Jeszcze. Jebo ci siada ten agromit. Dobra, staniemy sobie tu. Jeszcze trochę poładuję i będę kończył odcinek, bo tutaj mam drugi majster. Nagrany. I boję się, że zaraz mi miejsca nie starczy. Tu trzeba ten hamulce zrobić. Mi daj. Proszę. Co? Marek, sprawa jest. Jaka? Gdzie to wysypać? Nie wiem. Jedź, sprzedaj na skupie, ziutek dobre ceny ma. Do garażu. Jaki ziutek? No ziutek. Ten, wiesz który. No, ten, ziutek. Ale bym se dżemu truskawkowego zjadł, cholera jasna. Ty tutaj na gospo się tepnij, Marek. Co? Ja tu nie mam czasu. Idziesz mi tutaj. Dobra, to jeszcze poładujemy jeszcze chwilę. Weź ty mnie tu kieruj trochę. Nie umiem ładować, tym wam powiem szczerze. Się oduczyłem.
A, już chyba czekajcie, zobaczcie, ile tam na tej pamięci nagrane. O, to 15 minut, to dobra, bo ja tu słaby internet mam, bo to koniec miesiąca. W tym moim Polesiu tutaj mam wzięte z Oranga, czy tam innego organa. I ten, i... Halo? I mi się taki filmik powyżej 15 minut to 3 dni wrzuca, to wieta. To ja nie mam czasu. Dobra, to ja się będę z wami żegnał, do następnego odcinka. Mam nadzieję, że pieniądze dotrą do moje konto. Będziemy was dalej informować, jak tam sytuacja z tym wyszła. Muszę tam się dogadać z chłopakami, bo inaczej będzie niedobrze. Do następnego... Do następnego odcinka, czy się pa, siema. Chłopaki, żegnacie się, czy nie? Bajo, jajo.